MKSZagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. 14 odcinek podcastu MKS Talk. Powracamy do nagrywania w standardowym, można by rzec, zestawieniu personalnym. Filip Trokielewicz, kłaniam się. Razem ze mną jest Paweł Jonory. Cześć Filipie, cześć wszystkim. Chciałbym, abyśmy zaczęli naszą dyskusję od tematu nie stricte wydarzeń wojskowych, które miały miejsce w niedzielne popołudnie w Lubinie, a od słów Piotra Stokowca, które wypowiadał on już po raz kolejny zresztą na pomeczowej konferencji prasowej po tym niezbyt udanym dla Zagłębia meczu, bo trzeba to uznać w taki sposób, że Zagłębie Lubin raczej straciło 2 punkty, aniżeli zyskało 1 w starciu z Koroną Kielce. I znów w przypadku niepowodzenia słyszymy właśnie wytłumaczenia, które rozmijają się z rzeczywistością, bo między innymi o braku doświadczenia zespołu, co zresztą doskonale na swoim twitterowym profilu wypunktował nasz redakcyjny kolega, czyli Grzesiu Bielski, który napisał, podliczył, ile meczów rozegranych mają piłkarze Zagłębia Lubin, którzy wystąpili z Koroną. I tak kolejno, Bartosz Kopacz, 30 lat, 195 meczów w Ekstraklasie, Jarosław Jach, 28 lat, 100 meczów w Ekstraklasie, Marko Poletanowicz, 29 lat, 95 meczów w Ekstraklasie, Tomasz Makowski, 23 lata, 94 mecze w Ekstraklasie, Damian Bochar, 30 lat, 82 mecze w Ekstraklasie, Kacper Chodyna, 23 lata, 67 meczów w Ekstraklasie. Ja nie wiem, czy Piotr Stokowiec w ogóle myśli sobie, że kibice nie widzą, nie słyszą, bo to aż kuje w uszy. Słyszymy wytłumaczenia, które są bujdą na resora. I druga kwestia, czyli zabijanie meczów, sformułowanie, które w moim mniemaniu jest dość mocno niefortunne, jeśli chodzi o jego wydźwięk, dlatego że ja poprzez zabijanie meczów rozumiem coś, co próbuje właśnie robić Zagłębie Lubin, czyli zadowalamy się jedną bramką, murujemy w defensywie, i to nie wychodzi. I to nie popłaciło w starciu z Jagiellonią Białystok, to nie popłaciło w starciu z Lechem Poznań, i teraz z Koroną Kielce, bo w tych meczach spokojnie Zagłębie mogło pokusić się o zwycięstwo, przynajmniej w którymś z tych spotkań, a tymczasem to wygląda tak, że Zagłębie Lubin nie idzie po kolejne bramki, nie stara się zdobyć kolejnych goli, koniec końców wychodzi na tym jak Zabłocki na mydle. Do twojej wyliczanki jeszcze dodałbym Filipa Staryńskiego i jego 300 meczów w Ekstraklasie, Taka jest prawda. Tak jak właśnie Grzesiu słusznie obliczył na Twitterze, w sumie to na Zagłębie, piłkarze Zagłębia Lubin, którzy grali w spotkaniu z Koroną Kielce, mieli ponad 1000 meczów w Ekstraklasie. Jeśli dla odmiany jedynym piłkarzem, który ma w okolicach 100 meczów w Koronie, był właśnie chyba Forenc, nie, Forenc nawet ma, Konrad Forenc ma chyba mniej, i Sasza Balić, nie? Czyli większość tych meczów zrobił już w barwach Zagłębia. Mnie po prostu też to kuje w uszy, co słyszę, i jest to dla mnie, nie wiem, zastanawiam się, czy Piotr Stokowiec, wypowiadając te słowa, całe otoczenie wokół Zagłębia Lubin ma za głupków. Ja wiem, że to jest dość mocne, co teraz powiedziałem, ale inaczej nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić, bo takie używanie takich sformułowań po prostu jest na bakier z jakąkolwiek logiką, i totalnie nie rozumiem, co Piotr Stokowiec ma na celu, bo naprawdę w dobie dzisiejszych czasów nie ma możliwości, żeby nie zweryfikować takich rzeczy, i każdy średnio rozgarnięty człowiek już od razu zaczyna sobie kalkulować, że chyba nie do końca coś jest nie tak, a wystarczy właśnie wejść na pierwszy lepszy portal statystyczny traktujący o piłce nożnej, sprawdzić liczbę meczów poszczególnych piłkarzy, by po prostu od razu storpedować te argumenty. Ja totalnie nie rozumiem, o co tak naprawdę Piotrowi Stokowcowi chodzi, bo jeśli możemy traktować zawodników jako niedoświadczonych, to Kacper Bieszczad, Łukasz Łakomy i wchodzący Tomek Pieńko. I pytanie teraz za 100 punktów. I Bartłomiej Kutka, przy czym na przykład Kacper Bieszczad i Łukasz Łakomy to są piłkarze, którzy już zebrali jakieś doświadczenie na ekstraklasowych boiskach. To po pierwsze, po drugie Kacper Bieszczad też ma rozegrane ponad pół sezonu w Chorobrym Głogów w pierwszej lidze, gdzie też już zbierał poważne szlify. I to nie są zawodnicy z pierwszej łapanki, którzy mają po lat 16-17, wchodzą dopiero, mają na koncie po 3-4 mecze i się zastanawiają, na czym ten futbol profesjonalny, seniorski polega. Ja totalnie nie rozumiem, o co chodzi Piotrowi Stokowcowi, bo jeśli on chce ściągać jakąś presję z drużyny, to powinien to robić w jakiś bardziej wysublimowany sposób, bo na tę chwilę, znowu przepraszam, że powiem mocno, ale trener się ośmieszył. Trener się ośmieszył tymi słowami na konferencji,
I ja uważam, że no gdzieś naszym zadaniem jako kibiców jest naprawdę kontrolowanie takich wystąpień i pisanie, mówienie o tym publicznie, no bo naprawdę to jest, my jako klub, jako instytucja, jako społeczność jesteśmy wystawiani na pośmiewisko, bo ja nawet gdzieś w środowisku swoich kolegów, którzy albo pracują przy klubach sportowych innych w Polsce, albo są dziennikarzami, dostałem kilka SMS-ów, co tam u was się odwala, nie jeden trener chciałby mieć tak niedoświadczony skład. I naprawdę to się szerokim echem odbiło w środowisku i naprawdę takie wygłaszanie takich stwierdzeń tak totalnie bezrefleksyjnie ośmiesza nas jako społeczność po prostu na arenie krajowej piłki. Ja wiem, że każdy trener ma swoje za uszami, jeśli chodzi o wypowiedzi, niektóre są nie do końca przemyślane, no ale tutaj no, chyba dobiegamy do momentu, w którym trener Stokowiec chronicznie musi coś powiedzieć, co nie do końca ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja osobiście jestem bardzo zawiedziony i po tym meczu byłem zły ze względu na jego przebieg, a w momencie, kiedy już na spokojnie usiadłem sobie w domu i zajrzałem na MKS, żeby przeczytać to, co się działo na konferencji prasowej, no to po prostu przeszły mnie ciarki, jak to się, tak się teraz mówi, ciarki wstydu. No, czułem cudowstyd i jako część tej społeczności kibiców Zagłębia Lubin, no, naprawdę bardzo duży zawód poczułem i uważam, że trener powinien bardzo mocno zastanowić się nad tym, co mówić na konferencjach prasowych, bo nie pomaga drużynie i zdaję sobie sprawę, jestem w stanie sobie wyobrazić, że piłkarze też to czują. Piotr Stokowiec niewątpliwie powinien zastanowić się nad swoimi wytłumaczeniami. Tak już przechodząc stricte do wydarzeń boiskowych właśnie, które działy się w meczu z Koroną Kielce, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich Zagłębie Lubin straciło bramkę, no to ten niedosyt na pewno musi być. Natomiast ja tak analizując pełne 90 minut tego spotkania, no to tak doszedłem do konkluzji, w której myślę, że to jest rezultat dosyć sprawiedliwy, bo Zagłębie Lubin nie było zespołem zdecydowanie lepszym. Zresztą ta bramka Rafała Adamskiego też była dosyć szczęśliwa, która padła tam w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Tak samo zresztą jak trafienie Miłosza Trojaka dla Korony. Brakowało liderów i ja mam wrażenie, że cofamy się znów kilka tygodni, bo wtedy o tym mówiliśmy, no i teraz też. Chociażby Łukasz Łakomy to jest piłkarz, od którego powinniśmy wymagać więcej, a który i w meczu z Górnikiem Zabrze, i w starciu z Koroną Kielce zaliczył delikatny spadek formy względem tego, z czego znaliśmy go na początku tego sezonu, kiedy wszedł z buta, można by powiedzieć, do Ekstraklasy i w zasadzie w każdym kolejnym spotkaniu był piłkarzem, który wyróżniał się nawet nie na tle Zagłębia Lubin, a na tle całej ligi. Ponadto ten środek pola też nie za dobrze funkcjonował, między innymi ze względu na dyspozycję Tomasza Makowskiego. No i tutaj być może zaskoczy cię też moim wnioskiem, ale wydaje mi się, że całkiem dobrą zmianę w meczu z Koroną Kielce dał Marko Poetanowicz i nie zdziwię się, jeśli Piotr Stokowiec zdecyduje się znów powrócić do gry serbskim pomocnikiem, dlatego że Tomasz Makowski to jest piłkarz, który już w ostatnich kilku tygodniach spisywał się poniżej oczekiwań. I to już nawet nie chodzi o to, że on ma problem z grą do przodu, że to jest piłkarz, który w zasadzie większość swoich podań kieruje albo do tyłu, albo w poprzek, ale też nawet te odbiory, za które chwaliliśmy go na początku sezonu, kiedy tam wskoczył do składu w meczu z Piastem Gliwice, no i potem utrzymał ten pierwszy wyjściowy skład. No teraz to wygląda zdecydowanie gorzej. No i jeszcze chciałbym przejść do tematu skrzydłowych, bo Damian Bochar dość mocno, dyskretny występ zaliczył z Koroną Kielce. To jest piłkarz, który wydawało się, że po tym meczu z Górnikiem Zabrze zaczyna wysyłać pozytywne sygnały, zaczyna wysyłać takie sygnały, że zaczyna przypominać siebie z tego pierwszego pobytu w Zagłębiu Lubin. No a tymczasem teraz to wyglądało znów słabo.
Na palcach jednej ręki wydaje mi się, że można policzyć dobre akcje Słoweńca w meczu z Koroną Kielce. No i Tornike Gaprindaszwili, wydaje mi się, że on na pewno powinien usiąść na ławce w meczu z Widzewem Łódź, bo po raz kolejny pokazał, że jest zawodnikiem typu jeździec bez głowy, po prostu. Ja w zasadzie po pierwszej połowie spodziewałem się, że Piotr Stokowiec zdejmie go z boiska, bo nie wiem, czy on miał jakiekolwiek udane zagrania w tym spotkaniu. Trochę zarzuciłeś mi wątkami, więc mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę, ale tak rozpoczynając od ogólnie tego, co działo się na boisku i tych bramek, faktycznie ani bramka dla Zagłębia nie padła w momencie jakiejś wybitnej przewagi naszego zespołu, no ale tutaj faktycznie trzeba umieć strzelić coś z pół sytuacji. Tutaj fajnie się Adamski zachował, wykorzystał sytuację, pokazał kunszt napastnika, super, i dał taki pozytywny impuls dla drużyny przed drugą połową, bo zawsze taka bramka do szatni podcina na pewno rywalowi skrzydła, jak to używając nomenklatury Football Managera, że trener musiał podrzeć wszystkie notatki przed przerwą. Trener oczywiście rywali, no to tutaj też tak mogło być. Jeśli chodzi o gola dla Korony, też to nie był jakiś fragment wybitnego natarcia ze strony gości, więc też nie musieliśmy się spodziewać tego gola, o tak bym powiedział. No i w tej sytuacji, gdy Trojak zdobył tego gola na 1-1 w doliczonym czasie gry, upatrywałbym tak naprawdę kilku przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze, po prostu nie wiem, czym zajmował się Tomasz Makowski, i minęło chyba 3 sekundy, 4, 5, nie wiem, 6 może, oczywiście teraz już tutaj wyolbrzymiam, ale no po prostu wiele czasu, zanim zrobił doskok do zawodnika, który był przed polem karnym i mógł tę akcję jakoś przerwać, wypchnąć delikatnie rywala, tak, żeby po prostu Korona nie mogła dośrodkować tej piłki z bocznego sektora boiska, no i tego nie było. No a potem po dośrodkowaniu, no to już faktycznie widzieliśmy no niezbyt dobre ustawienie Jarka Jacha, no i Aleksa Ławniczaka, bo przez Jarka ta piłka przeszła, Aleks, no to raczej nie był jego zawodnik, jeśli dobrze pamiętam, do krycia w takich sytuacjach. To był właśnie zawodnik Jarka Jacha. No i co? No Kacper jeszcze niewiele mógł zrobić przy tej sytuacji. Ten gol boli, bo zgodzę się z tobą w kwestii tego, że ten mecz, ten wynik jest sprawiedliwy, bo żadna z drużyn nie była o wiele lepsza, jedna z drużyn nie była o wiele lepsza od drugiej, ani Zagłębia od Korony, ani Korona od Zagłębia. No, nas boli po prostu ten remis ze względu na okoliczności, no nie ma co się oszukiwać, tylko i wyłącznie dlatego, że dostaliśmy tego gola w doliczonym czasie gry drugiej połowy, no jesteśmy bardzo mocno rozgoryczeni. Jeśli chodzi o poszczególnych piłkarzy, rozpocząłeś swój długi wywód na temat Łukasza Łakomego, no i w tym przypadku ja stanę trochę w jego obronie, no bo on też nie jest wybitnie doświadczonym zawodnikiem, żebyśmy mogli oczekiwać od niego bycia liderem w każdym ze spotkań. On też jeszcze będzie miał jakieś te wahania formy i też nie zawsze będzie w takiej dyspozycji, do jakiej nas przyzwyczaił, nawet w tych gorszych meczach Zagłębia, to gdzie to on ciągnął tę grę, potrafił jakoś niekonwencjonalnie zagrać, przyspieszyć, wziąć na siebie dwóch rywali, jakoś ciekawie przedryblować ich, więc tutaj akurat jeszcze wstrzymałbym się z krytyką Łukasza Łakomego i dał mu grać, pokazywać swoje umiejętności, no bo już pokazał, że potrafi. Więcej pretensji mam do faktycznie Tomasza Makowskiego i również zgodzę się, że Marko Poletanowicz dał niezłą zmianę, tylko powiedzieli, że zdziwisz się, jeśli Marko Poletanowicz nie znajdzie się w składzie, a Tomasz Makowski w pierwszym składzie, a Tomasz Makowski w spotkaniu z Widzewem nie usiądzie na ławce. A ja, patrząc na pokrętną logikę tego, co robi czasem Piotr Stokowiec, no zdziwię się, jeśli Marko Poletanowicz zagra w pierwszym składzie kosztem Tomasza Makowskiego. Mówię wprost. Jeśli tak będzie, no to mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczę. Jeśli zobaczę Tomasza Makowskiego w pierwszej jedenastce, nie będę absolutnie zaskoczony. Więc no to jest ta nasza pokrętna, zagłębiowa logika, z którą niestety w tym momencie się zmagamy.
No zobaczymy. Marko Poletanowicz jest niezłym zawodnikiem i ja mam nadzieję, że po prostu w końcu dostanie tą szansę i nawiąże do tych fajnych występów w sparingach przedsezonowych, bo pokazywał, że potrafi grać w Wiśle Kraków na wiosnę, czyli też stosunkowo niedawno pokazywał, że potrafi grać, był bardzo mocnym punktem tego zespołu pomimo spadku z Ekstraklasy. No był najjaśniejszą postacią i był w czołówce pomocników w Polsce, w całej lidze, więc no tutaj to nie jest przypadkowy zawodnik, więc też uważam, że on powinien zacząć grać, szczególnie gdy jego rywal do gry na tej pozycji no dołuje. Wspomniałeś również o skrzydłowych. Zacznę od Damiana Bohara. Korona bardzo dobrze się ustawiła przeciwko Boharowi i też wydaje mi się, że też sztab szkoleniowy Korony odrobił lekcję i Bohar był wypychany ze stref, w których mógł gdzieś tam się rozpędzić, mógł coś zrobić z piłką. Też on nie dostawał zbyt wielu podań gdzieś na wolne pole. To, co miał, to też, no to już akurat z jego winy, no nie potrafił do końca wykorzystać. Więc tak, to był słabszy występ Damiana, ale też patrząc całościowo na ten jego progres formy w ostatnich tygodniach, nie upatrywałbym jakichś tutaj wielkich problemów. Myślę, że jeśli tam cała drużyna będzie wyglądała ok, w kolejnych spotkaniach, no to jednak Bohar również będzie prezentował dobrą jakość. No, Tornika Gaplindaszwili to jest dla mnie zagadka. No, ja po prostu nie rozumiem, też nie rozumiem, dlaczego on wyszedł na drugą część meczu, bo nie wiem, no po prostu jak analizuję jego grę, to on bardzo rzadko podejmuje dobre decyzje i to nie jest tak, że on nie potrafi się w jakimś miejscu odpowiednim znaleźć, że nie potrafi na przykład jakimś dribblingiem pokonać przeciwnika, bo to też nie jest tak, tylko w momencie, kiedy on zrobi, powiedzmy, tą jedną dobrą rzecz, to potem wykonuje trzy kolejne źle. No i ja się zastanawiam, no po co? Wydaje mi się, że na pozycji skrzydłowego w obecnej sytuacji, gdzie Gaplindaszwili po pierwsze nie prezentuje się dobrze, nie jest to wybitnie młody zawodnik, jest obcokrajowcem, też może powinien troszeczkę popracować na to miejsce w składzie, no to może warto dać szansę innym zawodnikom, nawet, nie wiem, Szejku Dieng, Arek Woźniak, Szymon Kobusiński, to są zawodnicy, którzy faktycznie no, walczą o tą pozycję. Ja szczerze mówiąc wolałbym oglądać Kacpra Chodynę bez formy na prawym skrzydle, niż Tornika Gaplindaszwilego bez formy na prawym skrzydle. No, uważam, że co by nie mówić, Kacper Chodyna, nawet jak jest w słabej dyspozycji, to potrafi strzelić gola. No, tak było też w meczu nawet z Wisłą Płock. No, uważam, że tutaj akurat powinno dojść do jakiejś zmiany i trener powinien na spotkanie z Widzewem dokonać pewnych korekt, bo to nie wygląda dobrze. Na koniec jeszcze chciałbym rzec słów kilka chociaż o Dawidzie Kurminowskim. Nie wiem, czy masz coś na ten temat w swoich notatkach, Filipie, ale uważam, że słabo się stało, że Zagłębie Lubin ściągnęło po testach medycznych zawodnika kontuzjowanego, który no, prawdopodobnie już w tym roku dla Zagłębia nie zagra. Nie wiem, co. Myślę, że wejdę ci w słowo, pozwolę sobie powiedzieć też słów kilka. Myślę, że na dniach, na łamach naszego portalu też odniesiemy się do całej tej sprawy z transferem Dawida Kurminowskiego, bo jest to trochę niepoważne, że klub ściąga piłkarza, cały czas musi opłacać mu pensję. Nie wiem, w jakim stopniu było to sprawdzone, ta jego kontuzja, bo kiedy on przychodził do Zagłębia, to przecież słyszeliśmy cały czas, że on jest gotowy, albo potem już, kiedy wyszła na jaw ta informacja z jego kontuzją, no to wówczas była taka narracja prowadzona, że 2-3 tygodnie, no i Dawid Kurminowski wróci do treningu. No jest to niepoważne, jeżeli Zagłębie Lubin chce być profesjonalnym klubem, no to w taki sposób nie można postępować, tym bardziej, że to nie są grosze z całą pewnością, które zarabia Dawid Kurminowski. No dokładnie, no ja jeszcze taką narrację usłyszałem, że w momencie ściągnięcia Dawid Kurminowski przychodził do naszego klubu z kontuzją, która niby nie jest poważna. W momencie, kiedy ściągasz piłkarza, który ma pewien uraz, czy to mięśniowy, czy jakikolwiek inny, bo tak się dzieje, tak się po prostu dzieje. Piłkarze przechodzą testy medyczne z naciągnięciami, naderwaniami, po prostu to jest wszystko opisywane. No pytanie tylko po prostu, czy ten proces wykonania testów medycznych w Zagłębiu przebiegł dobrze, czy odbył się na zasadzie po prostu niektórych badań medycyny pracy. Ktoś ma dwie ręce, dwie nogi. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Tak. No to zdrowy. Tak, no to 200 zł. No to nie wiem, czy po prostu to też tak się nie odbyło, no bo
Co w nim mówić? No, im dalej jesteśmy w trakcie obecnego sezonu, tym bardziej możemy stwierdzić, że letnie okienko transferowe Zagłębia, no po prostu, no nie wiem, przegrało z Kretesem. No, ciężko znaleźć po prostu jakiś taki punkt, najjaśniejszy punkt, dzięki któremu moglibyśmy pochwalić osoby zarządzające naszym klubem, że no super transfery, wzmocnienia drużyny. Tak naprawdę tym solidnym wzmocnieniem zespołu jest Jarek Jach, po którym tak naprawdę z tego całego grona chyba spodziewaliśmy się najmniej. No właśnie, bo przecież w pierwszym odcinku jeszcze naszego podcastu mówiliśmy o tym, że mamy spore obawy co do Jarosława Jacha i jego dyspozycji, bo on miał długi rozbrat z piłką w Anglii, nie grał, a tymczasem jeżeli popatrzymy na te transfery, które przeprowadziło Zagłębie Lubin w letnim okienku transferowym, to na ten moment on jest zdecydowanie najjaśniejszą postacią. No obok niego jeszcze możemy gdzieś tam jakieś malutkie plusiki postawić, ale raczej to jest w ten sposób, że dajemy szansę, aniżeli chwalimy kogokolwiek. Dokładnie. Ja ogólnie lubię i naprawdę mówię to w 100% szczerze. Lubię, jak ludzie z klubu czy piłkarze indywidualnie udowadniają nam, kibicom, że my nie do końca znamy się na piłce. To jest super, bo po to my jako kibice gdzieś dyskutujemy, bo żyjemy tym klubem, to jest bardzo fajne i taka sportowa odpowiedź to jest chyba coś najlepszego i coś, o co nikt nie powinien się obrażać, ale jednak nie spodziewałem się, że no, tylko Jarek nam odpowie, że no chłopaki, no trochę tam się zagalopowaliście, ja nie jestem wcale taki słaby, jak wam się mogło wydawać i mogę coś dobrego dla tej drużyny zrobić, no ale zastanawiam się, co z pozostałymi kolegami Jarka, którzy dostali od nas większy kredyt zaufania, a tak naprawdę no jak na razie to żadnej z tych rat nie spłacili. No. Całościowo mamy już kilka meczów rozegranych w tym sezonie, to nie jest już taki typowy początek, no tylko już możemy mamy pewien obraz drużyny tego, jak ona funkcjonuje, no i no niestety, no uważam, że cały czas grę Zagłębia ciągną te same osoby, zawodnicy, których już dobrze znamy. Ciężko upatrywać lidera, chociaż albo pół lidera w gronie piłkarzy, którzy no, latem pojawili się w naszym klubie. Słowo jeszcze o najbliższym spotkaniu, bo Zagłębia Lubin uda się do Łodzi, gdzie zmierzy się z Widzewem, który niewątpliwie jest na ten moment takim, myślę, pozytywnym, jednym z największych pozytywnych zaskoczeń bieżącego sezonu, bo Łodzianie plasują się na piątej lokacie z dorobkiem 20 oczek, no i ponadto obecnie trwa ich seria 4 meczów bez porażki w lidze, na co składają się 3 zwycięstwa i 1 remis, no i szczególnie te spotkania właśnie na stadionie Widzewa są trudne, między innymi ze względu na publikę, która zawsze licznie stawia się na meczach Łodzian. No i tutaj niełatwe zadanie czeka Miedziowych, aby zrehabilitować się niejako za te stracone punkty z Koroną Kielce. Tak, ten mecz z Widzewem Łódź będzie na pewno dość wymagający i przez tą całą atmosferę, otoczkę tego spotkania, no ale też ogólnie to, że jakieś tam ciśnienie na Zagłębiu jest ze względu na tą stratę punktów z Koroną Kielce. Całościowo uważam, że też będzie taka chęć rehabilitacji. Mam taką nadzieję, bo w meczach właśnie, które gdzieś rozgrywamy na, nie wiem, w Grodzisku, czy w jakichś takich starciach pucharowych, które no stadion świeci większymi pustkami niż u nas za najgorszych czasów, no to jednak nie czujesz tego takiego sportowego, takich sportowych emocji, a w sytuacji takiej, gdy masz bardzo fajny obiekt, czujesz taką atmosferę piłkarskiego święta, no to jednak jeszcze bardziej ci zależy. Więc mam nadzieję, że piłkarze Zagłębia faktycznie zaprezentują się z bardzo fajnej strony, no i z dość ciężkiego terenu przywiozą komplet punktów. Na pewno ten mecz będzie w jakimś sensie szczególny dla Bartłomieja Pawłowskiego, bo to jest zawodnik, który gdzieś u nas występował i też to nie jest piłkarz przypadkowy. Patrząc na naszą ekstraklasę, na pewno jest to zawodnik, na którego będą musieli szczególnie uważać nasi zawodnicy i będą musieli poświęcić mu sporo uwagi, więc też kilku graczy fajnych, ciekawych jest w Widzewie, raczej tam dominuje doświadczenie nad młodością. Ale jest chociażby Kuba Sypek,
czyli piłkarz, który jeszcze niedawno był zawodnikiem Zagłębia. I nie zdziwię się, jak gdzieś pojawi się na boisku, bo to zazwyczaj w takich momentach gdzieś byli zawodnicy, nawet jeśli nie grają od pierwszych minut, to są wpuszczani i nierzadko kończy się to golami. Nie wiem, czy pamiętasz, ale po odejściu z Zagłębia takim naszym katem był często Kamil Wilczek i po prostu niezależnie od tego, kiedy graliśmy, gdzie graliśmy, jak graliśmy, no to Kamil Wilczek coś nam tam zawsze potrafił wrzucić. Ogólnie mieliśmy taki problem z tak zwanymi wyrzutami sumienia, że zawsze był zawodnik tam w jakiś sposób nas karcił, no więc zobaczymy. Miałem właśnie o tym powiedzieć, że ja to nazywam zagłębiowskim szczęściem, że bardzo często ci piłkarze, którzy odchodzą z Zagłębia, potem koniec końców, kiedy mierzą się z Miedziowymi, no to sprawiają dość duże problemy z tego też względu. Ciekaw jestem na to, co pokaże Jakub Sypek. Czekamy na mecz, na pewno czeka nas sporo emocji. To był 14 odcinek podcastu MKS Talk, w którym udział wzięli Filip Trokielewicz oraz Paweł Junory. Słyszymy się ponownie po meczu z Widzewem Łódź. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.